A z tej strony czerwone barwy i tytuł może znaczyć tylko jedno: Testowaliśmy kolejnego kanona. I teraz tak, to jest zestaw Kuby kaźmierczyka. Ja to tak nazywam, dlatego że on non stop chwali. R5 swoją aparat aparatem Ale 2872.0. Zależało mi na tym zestawieniu, dlatego że chciałem przetestować R5, bo ja się wywodzę z. D850, który ma 45 megapikseli, czyli taką samą matrycę, znaczy nie taką samą, co po prostu tyle samo megapikseli, co ten aparat, wielkościowo matryca jest ta sama, ale Canon chyba robił tutaj swoją. I chciałem bardzo przetestować właśnie tę lufę 2872.0, która tak na całym zakresie ogniskowania ma stałe światło 2.0. Czyli jest to bardzo, bardzo uniwersalny zoom. 28, niektórzy powiedzą, że trochę brakuje na szerokości, 70, niektórzy mogą powiedzieć, że trochę brakuje na długości, no bo normalny standard jest chyba 24,75, tak? Nie, 24,70 w sumie. W każdym razie, no ja na szeroko aż tak często nie robię, także dla mnie lepiej było, że on ma 70 mm niż jakby był na przykład 24,50, chociaż to też byłaby fajna mm, ogniskowa. Niemniej jednak, jest to kawał Obiektywu, bo jest to duży obiektyw. On ma tutaj średnicę filtra, ile? 95 mm? Gdzie jest ten dekiel? Tak, 95 mm aż. Także sporo, sporo. Ja tutaj na przykład nie mogłem dokręcić swoich żadnych filtrów szarych, dlatego że po prostu moje się kończą tam na, nie pamiętam, 87 czy tam ilość. Także, no niestety, musiałem robić na 2.0 z. Znaczy, nie mogłem sobie pofilmować tak jakbym chciał, ale też na filmowaniu mi nie zależało. To co chciałem sprawdzić? To co chciałem sprawdzić to użytkowanie tego aparatu. Dlatego, że ja jeżeli testowałem jakieś kanony ostatnio i jakieś recenzje się pojawiały na tym kanale, to były to te nowe kanony z tej nowej serii, czyli R10 to już była to był pierwszy krop po wypuszczeniu drugiej serii tak jakby aparatów, bo on już dziedziczył z R3 z najlepszego w sumie obecnie Aparatu Canona na rynku. Później miałem R6 Mark II, czyli drugą reiterację tego mm, takiego standardowego ślubniakowego body. I miałem R8 ostatnio, czyli znowu. Y te wszystkie algorytmy, menu, czy tam wszystkie systemy były te same co R10 i R6 Mark II. Czyli jak wszędzie się zachwycałem tym autofokusem na oko, we wszystkich trybach śledzeniem i w ogóle, no to to już była ta nowa generacja. A chciałem sprawdzić, jak spisuje się stara generacja, dlatego że R5 jeszcze nie ma swojego odpowiednika Mark II. Mam nadzieję, że będzie, dlatego że jak zaraz będę opowiadał, to ta seria Mark II czy tam ta nowa seria jest. Lepsza w pewnych aspektach. Chciałem właśnie tę matrycę 45 megapikseli, żeby zobaczyć, jak wyglądają pliki. No i w tym połączeniu to jest taki kaźmierczykowy zestaw, ja to nazywam. I chciałem sprawdzić, czy po prostu kuba nas nie okłamuje, czy to rzeczywiście jest taki dobry zestaw. Także tutaj detektyw Jacek Rutkowski na tropie internetowego skamu, czy Jakub Kaźmierczyk kłamie, czy wszystko. Mówi za pieniądze. <laughs> czy po prostu jest tak naprawdę dobrze, jak. Jak sobie chwali. W skrócie jest bardzo dobrze. Obiektyw genialny, body bardzo dobre. Chociaż chociaż jest taki jeden pewien mankament w autofokusie, który właśnie, bo byłem rozpieszczony tymi nowymi seriami z Canona, które miały już wszystko tip-top. A tutaj pewna rzecz nie jest tip-top i musiałbym chyba przeprosić Nikona, bo ja tam ciągle bluzgam na system autofokusu, a tu się okazuje, że nie jest lepiej to skonfigurowane. Ale zanim do tego przejdziemy, to tak. Obiektyw, tak jak mówię, pierwsza klasa, jest duży, jest ciężki, nie ma co ukrywać. Wysuwa się delikatnie, jak tutaj zoomujemy. Oczywiście pierścień idzie w drugą stronę, no to, ale to wszystkie obiektywy oprócz Nikona mają ten. Pierścień zooma w złą stronę, idzie. Nie wiem dlaczego. Bagnety też są wszystkie w złą stronę, ale to już <laughs> szczegół. I tutaj mamy ten pierścień funkcyjny, który możemy sobie zaprogramować dowolnie, znaczy dowolnie, no, pod pewne funkcje, i on tak wspaniale, jak Predator. Jak Predator sobie klik. Lubię ten dźwięk, nie wiem, czemu lubię ten dźwięk. W Nikonie na przykład w 50, która jest chyba miała bezklikowy, ten pierścień to jest beznadziejne. W innym, który już był klikowy, to było dużo lepiej. No tutaj w kanonie, przez to, że ten pierścień jest też tutaj daleko, nie przy, przy powiedzmy bagnacie, tak jak w Nikonie, na przykład w 50, którą przez przypadek trąciłem palcem. Tutaj przez przypadek tego tak aż nie trącę, a jest też bardzo wygodne, jeśli chcemy użyć. Chociaż zoom tutaj jest blisko i ten przestrzał między zoomem a pierścieniem jest duży, także e, też łatwo nie pomylimy, powiedzmy, chyba że chcemy. Ostrość złapać, ale jednak jest różnica między bezgłośną ostrością a tym klikiem. Także obiektyw tutaj naprawdę, naprawdę super, jeśli chodzi o ostrość. No to od 2.0 jest ostry, winietuje. To trzeba przyznać, że nawet na 0, 2.0 po, po korektach widać te czarne narożniki, także to tutaj zostaje. Zwłaszcza tam też chyba na szerokim, na różnych ogniskowych, w każdym razie. No, to to jest tam, nie wiem jak bardzo do tego podchodzicie do winiet. Ja mi nie przeszkadza osobiście, czasem sam dodaję, także dla mnie to nie jest e, jakiś deal breaker. A jeżeli rzeczywiście chcemy coś mieć bez winiet, to po prostu domykamy i jest git. Ja oczywiście wszystko zrobiłem praktycznie na 2.0, czasami na 2.2 domknąłem, dlatego że po prostu coś przestawiłem i zapomniałem zmienić. Ale ogólnie robiłem większość rzeczy na 2.0 na tym obiektywie. Biegałem za dzieciakami w domu, sobie coś tam porobiłem, jakieś przy na przykład, oknie, chciałem trochę sprawdzić bokę, bo tam mamy taki fajny narożnik w salonie, gdzie jak zachodzi słońce, to przez jedno okno właśnie wpada i tam oświetla od tyłu, także zawsze mi się tam podoba to światło i często tam, jak widzę, jak chłopaki się bawią przy parapecie przy, z zabawkami, to zawsze biorę jakiś obiektyw, który na przykład obecnie testuję i sprawdzam trochę, jak tam rozmywa, w tym świetle właśnie te, ten obiektyw. Tutaj jest bardzo fajnie, to 2.0 to jest całkiem przyjemne. Jeżeli weźmiemy pod uwagę stałki, to są na przykład 1.8, no to 2.0 to jest tylko 0.3 f.v. różnice. Eee, tak, wielki, duży, ciężki i ostry. Bardzo wygodny, tak, ten zoom jest bardzo wygodny. Dobra, przechodzimy do body. Body ergonomicznie, eee, jak to kanon dosyć spoko, tutaj ja już się przyzwyczaiłem. Wiadomo, że między tymi kanonami troszeczkę brakuje spójności, to trzeba przyznać, bo między nikonami ta spójność jest trochę większa. Tutaj włącznik aparatu mamy po tej stronie, czego bardzo nie lubię. Ja bardzo lubię, jeżeli włącznik aparatu jest pod spustem migawki, dlatego że wtedy aparat na spacerze, jeżeli sobie na przykład wisi mi na ręce przy ciele, to mogę go bardzo szybko włączyć i zacząć robić zdjęcia. Czyli tym jednym palcem włączam, robię zdjęcia. Nie muszę drugiej ręki tutaj szukać tego, podnosić i kombinować, nie włącza się zbyt długo. Tutaj chyba Sony najdłużej się włączał z tych wszystkich aparatów, które miałem. Także jest Git, ale też miałem same r praktycznie, także to też te wiele megapikselowe. Jeżeli chodzi o właśnie tam klawiszologię, to bardzo fajnie. Tutaj mamy kółeczko jedno nastaw, drugie. Ja oczywiście zawsze sobie zmieniam pod Nikona, czyli tutaj mam przysłonę, tutaj mam czas, odwrotnie jak w kanonie, a zawsze tylne kółeczko sobie ustawiam na ISO. Co bardzo lubię w kanonach, to jest to, że ISO, jeżeli mamy włączone auto, to możemy sobie kółeczkiem zawsze, w, znaczy to jest tak. Jeżeli robimy w pełnym manualu i mamy auto ISO, czyli taki troszeczkę automat, y, priorytet, to byłby nie, no, przysłono czasu. ISO się zmienia, ono automatyczne, to możemy wyostrzyć, zrobić zdjęcie, kliknąć tym kółeczkiem, tak jakby zapisać to ISO, które obecnie mamy wykryte, a później jak tam chyba wyjdziemy z ustawień, czy w sensie zaczniemy robić znowu zdjęcia, czy jakoś tam. Później się to trochę resetuje znowu na auto ISO. W każdym razie możemy to auto ISO tak jakby zatrzymać, żeby się nie zmieniało i e, w, robić zdjęcia na tym, a później znowu tak jakby zresetować do auto ISO bardzo szybko, że znowu ISO zaczyna się zmieniać. Także to jest bardzo fajna funkcja w kanonie. To mi się bardzo podoba. Oczywiście wyświetlacz odchylany, tutaj bardzo spoko. Tutaj fajny jest ten przycisk rate. Tutaj z boku jest taki właśnie raid, no to sobie jak wracałem z sesji, to modelka się działa i w podróży do domu przejrzała wszystkie 4000 zdjęć, bo pierwszy raz w życiu zapełniłem kartę 256 GB a niepotrzebnie miałem JPG włączone. I sobie tam gwiazdeczką pyknęła, jak zgrałem RAWy, to w Lightroomie już miałem selekcję, także to jest bardzo, bardzo fajne i od razu tutaj jest przypisane na szybko. W Nikonie można przypisać, żeby było, była chyba jakaś funkcja do oceniania. Nigdy tego nie używałem. Tutaj po prostu, że była, to stwierdziłem, dobra, sprawdźmy, jak to działa. Użyjmy. No i GIT. Także ogólnie samo menu i wszystko w kanonie, ja już się do tego przyzwyczaiłem, umiem sobie aparat ustawić pod siebie, chociaż jeden problem, jaki miałem, i to niestety jest problem, który, któregoś nie da się od razu rozwiązać, to jest to, że właśnie w tej nowej serii kanonów, czyli w R10, R6 Mark II i R8, jest to, że jak włączymy detekcję oka i twarzy. To w każdym trybie autofokusu to mam. Ja zawsze mówię, że Nikon jest taki zły, bo tamten system autofokusa jest taki, że detekcja oka i twarzy działa tylko w tym automatycznym wyboru, wyborze wszystkich pól i ciężko jest sobie na przykład, jeżeli oko nie jest wybrane albo mamy grupę osób, ciężej jest się przestawić na przykład na inną osobę albo zmienić punkt ostrości. W Nikonie to można bardzo łatwo obejść tym, że po prostu przypisujemy pod klawisz funkcyjny. Taki centralny punkt śledzenia, jakby i taki kwadracik nam się pokazuje, i wtedy możemy szybko przełączyć się z trybu automatycznego wykrywania oka na pojedynczy yy, kwadracik, który możemy sobie ustawić, i jest wtedy OK. I wtedy wybieramy sobie pól autofokusu, chociaż yy, ten kwadracik jest bardzo duży, nie możemy go zmniejszyć, manipulować, nie jest to idealny system, ale idzie z tym żyć. I tutaj jest troszeczkę inaczej, trochę na odwrót, bo Wybór, znaczy śledzenie oka i twarzy jest tutaj również w, w tym całym wyborze pól autofokusa, czyli w takim automacie. Natomiast, żeby się przełączyć na pojedyncze, pojedyncze pole, które możemy sobie wybrać, jest trochę, powiedzmy, że gorsze, bym tak powiedział, bo można w każdej chwili włączyć śledzenie, ale tak jakby nie mówimy, co ma śledzić, w sensie on automatycznie sobie wybierze, co ma śledzić. Natomiast przełączenie się na pojedyncze pole autofokusu, wymaga zmiany po prostu trybu wyboru pól autofokusa. Ale idzie to obejść. Idzie to obejść w ten sposób, że w każdym trybie wyboru pól autofokusa możemy włączyć śledzenie oka. Z tym że to jest tak, to działa w ten sposób, że mając wybór na przykład właśnie pól autofokusa, że mamy pojedynczy punkt, musimy sobie przypisać do jakiegoś przycisku, na przykład z tyłu AF-ON albo do gwiazdeczki, właśnie takie śledzenie oka. Przez co automatycznie, to jest tak jakby aktywacja śledzenia oka, to nie jest przełączenie w tryb śledzenia oka, tylko to jest aktywacja trybu śledzenia oka, i musimy ten przycisk aktywujący trzymać, żeby ostrzył cały czas na oko i śledził, i wtedy możemy z pustem migawki robić zdjęcia. Czyli to jest na zasadzie trochę back button focus, tak? Czyli niektórzy. AF On używają do ostrzenia, trzymają tutaj, on wyostrzy, a tylko z migawki szybko naciskają, czyli tutaj kciuk ostrzy, a tutaj szybko naciskają, robią zdjęcia. Nie robią także do połowy i robią, tylko ostrzą z tyłu i tutaj wciskają. I to na tej zasadzie trochę działa. Z tym, że problem pojawia się wtedy, gdy chcemy zmienić oko, które, które nam aparat wybrał. Dlatego że Wciskając ten przycisk aktywacji śledzenia oka, zdajemy się na pełen automat wyboru, właśnie oka, detekcji i po prostu on nie śledzi i możemy robić tylko zdjęcia. Gdy chcielibyśmy, chcielibyśmy przełączyć z oka, na przykład lewego, na prawe, bo akurat w tym systemie autofuksu częściej mi się zdarzało, że aparat wybierał oko. Dalsze, jak się przylepił do niego i modelka odwróciła głowę, to trochę bardziej, dłużej się trzymał tego oka i musiałem częściej przełączać manualnie. W tej nowej serii, właśnie R10, R6 Mark II i R8, w tym nowym systemie autofokusu, zapożyczałem z R3, tego nie było. Tam idealnie, praktycznie zawsze na bliższe oko ostrzył. Tutaj, no, przyznam, że na tyle rzadziej trafiał z tym bliższym okiem, że było to dla mnie zauważalne i trochę Powiedzmy, frustrujące, bo ciężej się to przełączało i właśnie ostrząc tym tylnym przyciskiem, tym dedykowanym, nie mamy opcji przełączenia tego oka. Także jesteśmy zdalni w 100% na automat. Czy to jest jakiś, czy ja teraz to mówię po prostu, bo to jest nieużywalne? Nie, to jest w 100% używalne i jest to wciąż jeden z najlepszych systemów autofokusu i wykrywania oka, bo to oko śledzi ślicznie, klei się do niego pięknie. I ostrzy w punkt. Także to nie jest ogromny problem. Na 2.0 to też nie był aż taki problem, jeżeli, ta model, jeżeli modelka obracała delikatnie twarz, tak jak ja jestem teraz, i powiedzmy, to oko nie przeskakiwało, ale na 1.2 już częściej mógłbym mieć nietrafione zdjęcia, jeżeli to oko rzeczywiście tam gdzieś pójdzie sobie dalej. Także to jest kwestia po prostu kultury pracy z tym, jak my obsługujemy aparat i jak się z nim tutaj obchodzimy i jak jesteśmy do niego przyzwyczajeni. Ale chciałem to wspomnieć, bo tak jak mówię, cały czas pluję na Nikona, że tam jest słaby ten słabe są te algorytmy. Tak, są dużo słabsze, dużo gorsze, jeśli chodzi rzeczywiście o Nikona, są może nie dużo, odczuwalnie gorsze, jeśli chodzi o Nikona w sensie ten kwadracik się aż tak nie lepi, aż tak dobrze nie wykrywa. Też mi się wydaje, że w Canonie mam więcej ostrych zdjęć niż w Nikonie, nawet jeśli potwierdza ostrość i śledzi. Natomiast ten system samego przełączenia z oka na jeden punkt akurat w Nikonie mi się bardziej podoba, dlatego że mam e, priorytet zawsze na oko i czasem przełączam na punkt, co jest w portrecie dla mnie bardziej przydatne, niż tutaj w tym przypadku, gdzie ten system przełączenia lub aktywacji działa e, w na odwrót, czyli w, wybierając pole autofokusu, dopiero możemy aktywować oko, bo w drugą stronę, że jeżeli mamy zawsze aktywne oko i chcemy wybrać pole autofokusu, to wiąże się to nie z jednym kliknięciem, a z kliknięciem zmiany pól autofokusa i, i zmiany trybu. Także powiedzmy dwa kliknięcia, no ale w szybkiej pracy jest to po prostu wygodniejsze, jeżeli możemy pod jednym klawiszem funkcyjnym szybciej coś przypisać. Także to jest takie moje mm, sprostowanie. Jeśli chodzi właśnie o Nikona i taka jedna przyczepka do tego, jak ten aparat powiedzmy działał w porównaniu do tej nowszej serii Mark II, czy też R10, R8. Jeżeli oczywiście wyjdzie R5, Mark II i będzie miał odliczone z R3 wszystko tak jak te nowe, albo nawet jeszcze z R1, jak wyjdzie później w ogóle, no to to już nie będzie w ogóle miało znaczenia. Poza tym wątpię, żeby ktoś rzeczywiście mocno na to narzekał. Ja po prostu zauważyłem to i chcę Wam dać takie porównanie, żeby nie było, że tylko zawsze na Nikona Psiącze. Dobra. Jeśli chodzi o resztę, no to bardzo, bardzo fajnie się używa. szybko strzelność bardzo fajna. 12 klatek na sekundę w migawce mechanicznej, także bardzo szybko. W elektronicznej dochodzi do 20 klatek na sekundę. Ja akurat zawsze używam mechanicznej migawki. Jakoś mi się tak na elektroniczną nie chce przesiadać. Poza tym, wolę słyszeć fizyczne klapnięcie tych listków. I tutaj, właśnie tak jak wspomniałem, zapchałem kartę. Ja jednak jak testuję te aparaty to strasznie mam yy, się nazywa yy, spust taki swędzący paluch spustowy czyli yy, bardzo bardzo lubię walić serią niestety i tutaj zapycham bardzo często karty i yy, też no, nie bardzo często bo mówię że pierwszy raz zapcham ale mam bardzo duże po prostu galerie gdzie później albo usuwam albo nie wiem co z tym robię bo jest tragedia. Także yy, podsumowując Sama ergonomia kanona e, tutaj e, na plus, na minus jedynie ten przycisk on off, wolałbym pod, e, pod e, Jinxem, to, że nie ma tych dotykowych, czy tam jakiś innych z tam nie pamiętam Rki, czy RP to jest na plus, bo tutaj wszystko się zgadza. Obiektyw genialny, szkoda, że nie ma takiego w innym systemie i rzeczywiście takiego nie ma, tak samo jak nie ma do innego systemu niż Sony na razie tylko 35152028. tak tego 2870 nie ma też nigdzie oprócz kanona, nie jest to oczywiście tani obiektyw, ale jest to zestaw jeden, który do takiej ogólnej pracy, na przykład do studia, nic więcej nie potrzeba, praktycznie. Tak jak Kuba robi większość rzeczy swoich i rzeczywiście mówi, że to jest zestaw, którego praktycznie nie odpina, no to tu musiałbym się zgodzić. Rzeczywiście, jeżeli Chciałoby się robić na przykład na jeszcze mniejszej głębi ostrości, na 1,2 i, i mieć kilka stałek, no to wtedy można tutaj się bawić, ale to jest praktycznie zestaw kompletny. Czy idealny? Zależy dla kogo. Dużo megapikseli, możemy tu zmienić body, wtedy będzie bardziej idealny. Dużo y, osób, ślubniaków, którzy fotografują właśnie śluby, chwalą sobie ten obiektyw z R6, także oczywiście, jeżeli y, lubią go dźwigać. Także zestaw, zestaw jest naprawdę porządny. A, i to, czego jeszcze mi brakowało, Taki właśnie już wracając do tych różnic między starą serią a nową kanona. Tutaj nie ma oczywiście tej symulacji wizjera optycznego, tak jak z R trójki były zapożyczone wszystkich tych innych, gdzie pod klawisz możemy to sobie przypisać. I automatycznie przełączamy się z trybu wizjera tego, tego symulacji ekspozycji do adaptacyjnego, tak jakby, nie? czyli albo widzimy to, co mamy ustawione w ustawieniach, albo po prostu jak jest ciemno i chcemy coś widzieć, albo przyciemnić no to czy działamy z lampami błyskowymi, no to możemy sobie kliknąć jednym przyciskiem i tutaj wszystko nam się robi tak, żebyśmy widzieli, czyli tryb adaptacyjny. Tutaj tego nie ma, możemy to sobie przypisać w menu, do szybkiego menu i wchodzić, przełączać. Jeżeli zmieniamy to często, to to jest bardziej denerwujące, jeżeli raz na jakiś czas to idzie z tym żyć. W Nikonie też akurat mam tak, że muszę to przypisać do menu, nie mogę tego przypisać do klawisza, także Yy, idzie z tym żyć. Dobra, i to by było na tyle. Yy, także potwierdza, yy, znaczy, podsumowując, Kuba nie kłamie, jest to naprawdę świetny zestaw, to trzeba przyznać. Yy, ja yy, myliłem się, co do Nikona, nie jest to najgorszy system, yy, w sensie algorytmów i autofokusa, może w sensie implementacji tego tutaj. Yy, jest to powiedzmy na równi, jeśli chodzi o przełączanie się między detekcją a pojedynczym polem autofusa, natomiast samo śledzenie i wykrywanie tu jednak działa lepiej, także też akurat na plus. I co jeszcze? Pliki duże, szczegółowe ISO całkiem spoko sobie radzi. Tam chyba do jakiegoś ISO 1600 musiałem podbić raz, albo przez przypadek podbiłem i tak zostało kilka zdjęć. Także. Jeżeli chodzi o jakość zdjęć, to tu nie ma się co martwić, wszystko jest GIT. Jeżeli chodzi o ergonomię, jest fajnie, jeżeli chodzi o jakość obiektywu, jest fajnie. Także zestaw bardzo dobry, czy idealny, zależy w czyich rękach i dla kogo. Także to by było na tyle. Dziękuję bardzo za poświęcony czas i do usłyszenia lub zobaczenia następnym razem. Hej!